To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Tosia! Dla nas wy, a dla was my, najlepsi przyjaciele. Możesz dziś spełnić sny, wyobraźni, granic brak. Bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. To my! Tosia i Tymek! Opiekujemy się pieskiem babci. Chodźcie! Dzień z psem. Mosia! Mosia! Mosiu! Kiedy opiekujemy się Mosią, pieskiem babci, karmimy ją, bawimy się z nią i wychodzimy z nią na spacery. Proszę, Mosiu, masz tu coś do picia. Mosiu, tutaj, Mosiu! Tymku, umyj porządnie rączki, bo dotykałeś miski Mosi. Dobrze. Niedługo pójdziemy na spacerek, Mosiu. Chodź, znajdziemy twoją piłeczkę. Chodź, Mosiu. No chodź. Ja otworzę. To pewnie Antek. Poczekaj na mnie, zanim otworzysz drzwi. Łap! Cześć, to ja. Mamusiu, to Antek. Dobrze, Tymku, możesz otworzyć Antkowi drzwi. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamusia Antka musi iść do lekarza. Zobacz, Mosia. Mosia! Siad! Siedź koło piątej, może być? Tak, świetnie. Mosiu! Do zobaczenia. Mosia! Mosiu! Cześć, Mośka! Mosiu! Mosia! Mosiu, Mosiu! Mosia naprawdę mnie lubi! Antek, spójrz, jest bardzo sprytna. Jak poturlam do niej piłkę, to ona pchnie ją z powrotem do mnie. Pokaż! Mosiu! Mosiu! Pchaj! Wow! Wow! Brawo! Sprytny piesek! Kocham cię, Mosiu! Jest taka mądra. Dajmy jej pyszną przekąskę za to, że jest taka mądra. Myślę, że sobie zasłużyła. Tak. Poczekaj. Chodźcie. Możemy dać Mosi przekąskę, mamo? Tak, pewnie. Jest tutaj bardzo grzeczna. Tak, tam na dole. Mosia dobrze wie, gdzie są. Zapytaj Mosię, czy chce przekąskę. Chcesz przekąskę, Mosiu? Tak? Czekaj. Siad. Siad, Mosiu. Siad. I... proszę. Dobry piesek. Mogę dać jej przekąskę? Nie, przykro nam, Antek, ale nie. Babcia mówiła, że Mosia może zjeść tylko jedną przekąskę za jednym razem. Nie ma już, nie ma już. Skończyły się. Brawo, Tymku. Możecie teraz porządnie umyć rączki? Dobrze. Pójdę umyć rączki na górze, mamusiu. Dobrze. Chodź, Mosiu. No super. Czy to już czas, żeby zabrać Mosię na spacer, mamusiu? Tak, już czas. Czy mogę dzisiaj podtrzymać smycz Mosi? Proszę, proszę. Jasne, możecie się zmieniać. Dobrze, szykujcie się już do wyjścia. No już. Dobra, Mosia, czekaj. Mamo!
czasami, kiedy Mosia robi się niegrzeczna. O, Mosiu, ty niedobrotko. To wiemy, że trzeba z nią wyjść na spacer. Teraz będziemy musieli wyrzucić tę rolkę papieru. Pospiesz się, Tosiu, zanim Mosia znowu narozrabia. Dobrze, mamusiu. Moja Mosia. Och, Mosiu, musisz iść na spacer. Mosiu, nie ciągnij. Szybciej, Tosiu. Mosia chyba chce siusiu. Tymku, pamiętaj, trzymaj paluszek na tym przycisku, żeby smycz Mosi się nie wydłużyła i żeby daleko nie odeszła, dobrze? Dobrze. Zabierzmy ją do jej ulubionego krzaczka. Szybko. Tak. Tosia! Szukam piłeczki Mosi. Tak, Tosiu, piłeczka chyba jest pod kanapą. Dziękuję, mamusiu. Tymku, pamiętałeś, żeby wziąć woreczki na kubkę? Te, które przyniosła babcia. O nie, przepraszam, już po niej idę. Dobrze. Mogę potrzymać smycz Mosi, proszę. O, tak, możesz. Przytrzymaj ją przez chwilkę, tylko odbiorę telefon. Zaraz wracam. Pilnuj Mosi. Dobrze. Masz świetną smycz, Mosiu. Halo? O, mamo, tak. Nie, z Mosią wszystko gra. Właśnie wychodzimy z nią na spacer. O-o, wracaj, Mosiu. O, nie, nie, wszystko w porządku. Nie martw się, zobaczymy się później. Dobra, pa. Mamio, kto dzwonił, babcia? Tak, babcia, przypomniała nam o spacerze z Mosią. No chodź, idziemy. Znalazłem woreczki. Czy ktoś mi może pomóc ze smyczą Mosi? Idziemy! Idziemy! Gdzie jest Mosia? Jest na trawniku państwa Filipiak! Nie, o nie! Mosiu, nie! Mamusiu, Mosia chyba coś zrobiła na trawniku państwa Filipiak! Mosiu! Zrobiła! Zrobiła kubkę! Dzieci, ja się tym zajmę. Zostańcie tutaj. Daj mi woreczek, proszę. Trzymaj, mamo. Dziękuję. Zaraz wracam. Tak mi przykro, nic proszę się pana. Nie stało, to przecież sama natura. Dzień dobry panu! Dzień dobry panu, przepraszamy za Mosię. Och, ty Mosiu. No, pójdę już. Do zobaczenia. Chodź, Mosiu, dobry pan piesek. Pan Filipiak zawsze jest taki dobry dla Mosi, prawda? Wtedy Antek powiedział: ciekawe, jacy będą wasi nowi sąsiedzi. Ciekawe, jacy będą wasi nowi sąsiedzi. Mam nadzieję, że tacy jak państwo Filipiak. Ja też. No chodź, 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 chodź. Przepraszam, wchodzimy. No dalej, Mosiu. Przepraszam, dziękuję. No już. Chodź, Mosiu. Puść ją, skarbie. Nie. Dobra, dziewczynka. No dalej, Mosiu. Idziemy. No, dobry piesek. Mamusiu, czy nasi nowi sąsiedzi będą mili dla Mosi? Tak samo jak państwo Filipiak? Tak, tak myślę. Dobra, muszę tylko umyć ręce i możemy iść na spacer. Ale tym razem ja trzymam smycz. I to powiedziała mamusia, byłoby na tyle. Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj opiekowaliśmy się pieskiem babci Mosią. Pamiętacie, co Mosia zabrała z łazienki? Czy to była szczoteczka? Czy rolka papieru? Odpowiedź jest za tą chmurką. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to rolka papieru. Zobaczcie. Dobra, Mosia, czekaj. Nie, Mosiu! Mosiu, wracaj! Mosiu! O-o!
kiedy Mosia robi się niegrzeczna. O, Mosiu, ty niedobrotko. To wiemy, że trzeba z nią wyjść na spacer. Teraz będziemy musieli wyrzucić tę rolkę papieru. Pospiesz się, Tosiu, zanim Mosia znowu narozrabia. Dobrze, mamusiu. Świetna gra. Było fantastycznie. Do zobaczenia. Bawmy się. W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Pionk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipace Media International.